Cześć kochani, tam was serdecznie w kolejnym filmiku. Tofi się niestety tak ustali, żeby było go widać, Tofi. Ale dobra, nieważne. Mam dla was dzisiaj taki szybki filmik, którego jeszcze nie widziałam na polskim YouTubie, może nie na polskim YouTubie, ale na polskojęzycznej stronie YouTube'a, o może tak. Nazywa się ten tag, już wam mówię, The Dream Stack, i znalazłam go na właśnie jakimś amerykańskim kanale. Pytanie stawię wam na dole, ja je przetłumaczę po swojemu, bo wiecie, wpisywanie czasem niektórych zagadnień w tłumacz, muszę się to trochę przyciemnić, bo chyba jestem zbyt jasna. Niektóry tłumacz pytań, wpisywanie niektórych sentencji w Google zbyt dosłownie tłumaczy i to nie miałoby absolutnie sensu, dlatego ja tutaj mam te pytania. Jest ich niewiele, oczywiście zostawiam je na dole i tłumaczcie je w jaki tylko chcecie sposób, i myślę, że to jest na tyle fajne, tak, że możecie też, ta męska strona publiczności, męska strona YouTube'a może na nie odpowiedzieć, także jeśli jesteście też vlogerami, mówię tutaj do Sweat Fashion oraz do chłopaków z On The Way To TV, to również was zapraszam i was taguję. Hashtag taguję do tego tagu, także zapraszam na pytania, do słuchania i do oglądania. Zapraszam. Pierwsze pytanie, o czym aktualnie marzysz? O czym aktualnie marzę? Marzę aktualnie od dłuższego od czasu o czymś, co już się pewnie w większości z was odbija z takich rzeczy materialnych, to oczywiście o torebce Korsa. Mówiłam wam o tej torebce już w grudniu, cały czas na nią odkładam, może w okolicach późnej wiosny, początku lata, na spokojnie sobie ją kupię. Mam teraz naprawdę dużo innych wydatków, co chwilę coś trzeba w domu robić, no trzeba, nie trzeba, ale chcemy, także to jest taka rzecz materialna, o której marzę, aż taka rzecz jakaś o, taka nie wiem, materialna może, o której masz, nie jest pytanie stricte o rzecz materialną, ale może takich sobie powiedzmy, to może kolejny tatuaż, to nie jest rzecz materialna, ale takie marzenie o kolejny tatuaż, myślę o jakby rozbudowaniu tego, co już mam. Jest on duży, wiem, ale bardzo podobają mi się rękawy, bo to chociaż pół rękawy, także myślę, że wstawienie jeszcze jednej róży tutaj z tej strony całkiem fajnie by wyglądało właśnie w fiolecie. Jaką ja tutaj mam? Tak, niebieską, tu mam fioletową, czyli tutaj niebieską. Kawałek tutaj jakiejś pornografii się wtarł, ale jeszcze taką dużą niebieską różę tutaj bym chciała sobie wstawić. Także to jest taka rzecz, o której tak po cichu może troszkę marzę. Już wam czytam kolejne, drugie pytanie. Jakie trzy wymarzone rzeczy znalazłyby się w twojej garderobie? Takiej wymarzonej garderobie. Wymarzone rzeczy. To na pewno bym postawiła na coś, co jest uniwersalne, może o jakąś bardzo jakąś taką klasyczną, zrobioną z dobrego materiału, czarną, elegancką sukienkę, która pasowałaby na każde wyjście, którą można było fajnie wystylizować do różnych okazji. Druga wymarzona rzecz to może, mimo że nie chodzę w szpilkach, marzą mi się, wiecie, sławne labutiny, dobrze mówię, z czerwonymi podeszwami, pod warunkiem, że byłyby wygodne, nie tylko, że mogę na nie patrzeć, ale też takie właśnie jakieś piękne, po prostu klasyczne szpilki właśnie są, wiecie, czerwoną podeszwą na bogato. A trzecia wymarzona rzecz to myślę, że też byłoby to coś takiego bardzo popularnego, bardzo takiego ponadczasowego, czyli 255 z Chanel, czyli taka mała kopertówka, która myślę, że jest ponadczasowa, do wszystkiego by pasowała, także to byłyby takie trzy wymarzone rzeczy. Trzecie pytanie, które staram się przetłumaczyć w odpowiedni sposób po raz czwarty, brzmi: jeśli byś mógł wyglądać jak jakiś celebryta, który to by z nich był? Czyli taki wymarzony look na celebrytę, z wyglądu oczywiście, to powiem wam, że jakoś naprawdę nie śledzę i nie powiem wam, że nie wiem, uwielbiam Angelina Jolie czy Sarah, nie, czy Jennifer Aniston, ale Aniston, tak się chyba to wymawia, ale na przykład bardzo mi się podoba, że jest Sarah Jessica Parker, mimo że wiem, że część na przykład facetów przeważnie mówi, że ona ma taki, za przeproszeniem, końską twarz, żeby nie powiedzieć tego brzydko, trochę to ładniej ujęłam, ale myślę, że ja lubię takie typowe typy urody. Nie wiem, czy oglądacie serial Kości, tam jest taka jedna właśnie z tych bohaterów, nazywa się Angelina, może wam tutaj wstawię zdjęcie.
typ właśnie Indianki Pocahontas bardzo, bardzo mi się podoba, także coś takiego, a z takich polskich aktorek Katarzyna Bujakiewicz, dobrze mówię, Bujakiewicz, chyba tak, też mam sobie zdjęcie, o kogo mi chodzi. Takie typy, które mi się podobają, ale jeśli miałabym wybrać jeden z nich, to pewnie ta Angelina z Kościoła, taka właśnie nietypowa i te bardzo, bardzo mi się podoba. Pytanie brzmi, kto w Twoich oczach właściwie teraz ma takie, jak żyje we śnie? Nie wiem, czy można powiedzieć, że ktoś żyje jak we śnie, bo pewnie ludzie, co mają dużo kasy, dużo zdrowia, miłości i wszystkiego, co w życiu najważniejsze, pewnie mają takie odczucia, ale ja raczej nie znam osoby, która by kiedyś powiedziała, że żyje jak we śnie, także nie wiem, to pytanie jest takie trochę dziwne do odpowiedzenia. Kto właśnie, kto żyje jak we śnie? Na pewno we śnie żyją ludzie, którzy, tak jak mówię, mają stabilną sytuację finansową, zdrowotną i wiecie, emocjonalną. Jeśli to jest wszystko, myślę, na takim balansie, to można wtedy powiedzieć, że żyje się jak we śnie. Mi tam niedużo do tego brakuje. Kolejne pytanie, o czym bardziej marzysz, o miłości czy o pieniądzach? Powiem Wam, że miłość mam, pieniędzy gdy było więcej, to wiadomo, że byłoby jeszcze lepiej, bo zawsze uważam, że jeśli kasy nie ma, to zaczynają się problemy, kłótnie, sprzeczki, jest twarda atmosfera i niech mi nikt nie mówi, że można żyć całą miłością nie mając kasy. Na chwilę obecną lekko się spłukałam, bo musiałam kilka większych rzeczy załatwić i tak dalej. Nie będę Wam zdradzała, o co chodzi, za jakiś czas się dowiecie, ale gdybym o czymś marzyła bardziej, to może o Kasi, bo miłość mam zapewnioną do końca życia. Kolejne pytanie, jaki jest Twój dream holiday escape, czyli takie wymarzone wakacje? To już nie wiem, ile razy to powiem, że chciałam przyjechać w Stany Zjednoczone od wschodniego do zachodniego wybrzeża, najlepiej jakimś kamperem, czy czymś takim, móc mieć możliwość nawet przeznaczenia na to roku, czy dwóch, żeby w każdym miejscu gdzieś po kolei się zatrzymywać, zwiedzać to, co jest dookoła, oraz oczywiście zobaczenie Wielkiego Kanionu w Colorado, o czym już Wam też tyle razy mówiłam, że na pewno, kiedy to pytanie padnie kolejny raz, to na nie nie odpowiem, bo już będziecie tą odpowiedź znanie. Jaka jest Twoja wymarzona YouTube'owa kolaboracja? Czy jest ktoś, kogo bym tak bardzo, bardzo chciała poznać z YouTube'a? Raczej nie, bo osoby, które tam w międzyczasie poznaję, to jest taki fajny dodatek do YouTube'a i to jest w sumie z tego YouTube'a najfajniejsze, bo też powiem Wam szczerze, że gdybym musiała z jakichś powodów z dnia na dzień zrezygnować, albo gdybym po prostu się, nie wiem, zdenerwowała i zamknęła kanał, może przestała nagrywać, a nie zamknęła kanał z dnia na dzień, to bym nie płakała za tym, ale bym może właśnie płakała za ludźmi, za tym, że mogłam kogoś dzięki temu poznać. Tak, do tej pory naprawdę te znajomości się przeradzają, w większości oczywiście, bo nie wszystkie, w jakieś większe przyjaźnie, w grubsze znajomości i to jest najfajniejsze z YouTube'a, ale nie mam takiego oparcia, że chciałabym poznać, nie wiem, jakieś polskie vlogerki, które tam mają, nie wiem, po 100 tysięcy subskrypcji, tylko po to, żeby się u nich tam pokazać, czy nie wiem, żeby je poznać, bo są jakieś super fame, czy coś takiego. Raczej bardziej bym, jeśli już jakbym miała wybierać, to może takie mimo wszystko dziewczyny z jakichś mniejszych kanałów, żeby się z nimi popoznawać, bo często są dla mnie takie bardziej, wiecie, szczere i prawdziwe. Z takich, nie wiem, Angielek, to raczej mało ich oglądam. Nie posikałabym się na ulicy, gdybym zobaczyła, nie wiem, Beauty Crush czy Zoele, po prostu na pewno bym do nich podleciała i nie zapytała się, czy nie wiem, czy mogę sobie z nimi zdjęcie zrobić, czy coś takiego, bo je oglądam i to jednak byłoby takie pewnie impuls do takiej prośby, czy po prostu do przywitania się. Sama pierwsza nie pisałam do kogoś, że chciałam się z kimś poznać, czy wejść w jakąś współpracę, czy coś takiego. Raczej nie. Także nie wiem, może wy mi napiszcie, nawet jeśli nie nagrywacie, kogo byście chciały z YouTube'a poznać, czy są jakieś takie dziewczyny, które po prostu byście, nie wiem, chciały z nimi iść na kawę, na zakupy, posiedzieć, pogadać, czy nie wiem, iść do nich na makijaż, czy na cokolwiek innego. Jestem ciekawa, po prostu napiszcie. Ja jakoś tak nie mam parcia na YouTube, bo to są tylko ludzie, każdy mógłby być YouTuberem tak naprawdę, wystarczy wyciągnąć aparat, do niego gadać i wrzucać to później na swój kanał, także to nie jest żaden wyczyn i tak naprawdę to nie jest nic nadzwyczajnego i nie mam jakiegoś na to parcia, ludzie to tylko ludzie w końcu. Kolejne pytanie,
czy sny swojego dzieciństwa ever come true, czyli kiedyś się spełniły. Często mi się spełniały sny z dzieciństwa, z reguły to były takie sny, że coś mi się śniło, a później to się zdarzało. Wam kiedyś wspominałam, że śnił mi się wypadek mojego taty i kilka minut później, potem jak to powiedziałam mamie, ten właśnie sen się sprawdził, bo tam był wypadek. Różne rzeczy mi się śniły, często miałam jakieś déjà vu i tak dalej, ale były sytuacje, że coś mi się śniło, właśnie miałam takie sny prorocze, taka wiedźma ze mnie, także było coś takiego. I ostatnie pytanie, także dosyć szybko. Jeden z Twoich snów mógł się teraz właśnie spełnić. Co by to było? Żeby moje dziecko było zdrowe i żeby na chwilę obecną był taki, jak jest każdy już prawie 7-8-latek. To jest takie jedyne marzenie, żebym mogła być tak, stryknąć palcami i zrobić cokolwiek, to właśnie byłoby to. Nic innego na chwilę obecną nie jest mi potrzebne do szczęścia. Albo taką inną rzecz materialną, gdybym mogła zrobić, to bym pewnie zamieniła mężowi na nowy samochód. Ten, co mam, jest naprawdę cały czas bardzo w porządku i Czesław nam jak najbardziej służy, ale nowy model Czesława wiem, że mojemu mężowi się podoba i może za jakiś czas zaczniemy właśnie zbierać, kładać na kolejne auto, także zdrowie dla dziecka lub auto dla męża. Dla mnie na Corsa sobie odkładam, także to nie muszę przytykać palcem, wystarczy, że poczekam. Także w 15 minut mi się udało, wow, jestem z siebie taka dumna. Także jeśli tak Wam się podoba, oczywiście zostawcie kciuki w górę, zostawię na dole pytania w tej wersji angielskiej, przetłumaczcie sobie je może bardziej po swojemu, ja je przetłumaczyłam tak, jak je rozumiem. Tak jak już mówię, to były chłopaków ze Szłe Twarz oraz z On The Way To TV, bo myślę, że to są właśnie tagi, które też nadają się dla vlogerów, tylko vlogerek beauty do kręcenia. Jeśli macie propozycje jakichś innych tagów, które chcecie, żebym dla Was nagrała, to oczywiście zostawcie pytania na dole. Ja jeszcze teraz chyba za chwilę nagram dla Was ten selfie tag, tak samojebkowy, jak to mówią po polsku. I nie wiem, czy coś jeszcze będę nagrywała, już chyba raczej nie mam na to czasu, ale jeśli mi się Wam podobał, oczywiście jeszcze raz poproszę o kciuki w górę, o komentarze, Wasze propozycje, jeśli macie jakieś konkretne filmiki, żebym chciała, żebyście dla... Nie, żebyście, jeśli chcecie, żeby dla Was coś nagrała, to po prostu napiszcie to na dole, ja się postaram. Jeśli macie też jakieś pytania, to piszcie Q&A. Pytanie, zbieramy już pytania do kolejnej serii, już powoli tam kilka się już uzbierało, także zbieram. Ja Wam dziękuję za oglądanie, buziaczki, trzymajcie się, pa, pa! Tofi, tylko bez higieny osobistej, dobra? Bo ja to będę nagrywać. Mogę nagrywać? Nagrywamy? To sieć i dekoruj. Dekoruj ekran. Tylko bądź w tym, w kadrze. Dobra, nie mówię do ciebie już. O Jezu, zaś muszę zmieniać ten. Masz tak ładnie siedzieć, żeby było cię widać. Ludzie chcą cię oglądać. Ludzie chcą cię oglądać. Dobra. Każdy, że jestem w tych krótkich spodenkach. Dobra, whatever. To nagrywamy? Nagrywamy. Tu. Ponieważ wpisywanie niektórych zdań w Google zbyt